Znajdujemy się w przededniu jednej z największych bitew, jaka rozegra się w dziejach polskiego internetu. Największe platformy handlu internetowego, jakimi są Allegro i Amazon, już za kilka tygodni staną do bitwy o serca i portfele Polaków. Jak wyglądają przygotowania do tego starcia, kto jest faworytem, a kto przegranym, a może w tej bitwie zwycięzcą może zostać całkowicie ktoś inny. Dziś przyjrzymy się tej niesamowicie ciekawej sytuacji i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kilka dni temu gruchnęła wiadomość o tym, że Allegro wchodzi na polską giełdę. Niekwestionowany lider platform internetowego handlu w Polsce chce pozyskać kapitał i stać się jedną z największych spółek na warszawskim parkiecie. Wiadomość ta rozpaliła do czerwoności serca wszystkich inwestorów. Historia spółki CD Projekt, której aukcje w chwili wejścia na giełdę w 2013 roku kosztowały około 7 zł, a teraz kosztują 400, sprawiają, że coraz więcej osób ostrzy sobie zęby na tego typu debiut, jakim jest właśnie wejście takiego giganta, jakim jest Allegro. Cała więc uwaga znakomitej większości osób skupia się właśnie na wizji szybkiego zysku. Osobiście jednak patrzę na ten debiut z całkiem innej perspektywy. Otóż Allegro przygotowuje się do nadchodzącej bitwy ze swoim wielkim rywalem, jakim jest Amazon. Amazon już od lat przymierza się do wejścia na polski rynek. Zrobił to po części poprzez niemiecką wersję strony amazon.de. Niemniej jednak nie odniósł wielkiego sukcesu, ponieważ system płatności, jak również niemiecka wersja strony, nie zachęciły tłumów do korzystania z tej właśnie opcji. Co innego, gdyby odpalić tego typu projekt w naszym rodzimym kraju z pełną gamą płatności i tanimi przesyłkami. Polski rynek jest bardzo łakomym kąskiem dla najbogatszego człowieka na kuli ziemskiej, jakim jest Jeff Bezos. Dlatego też wcześniej czy później Amazon pojawi się na polskim rynku. Ostatnio natknąłem się na informacje, oczywiście nieoficjalne, że Amazon pertraktuje dość mocno warunki transportu swoich paczek z naszą rodzimą Pocztą Polską. Oczywiście szefostwo Amazona nie potwierdza tego typu informacji, ale po pierwsze, Poczcie Polskiej zależałoby na pewno na tego typu współpracy. Jej kondycja nie jest najlepsza. Co tu dużo mówić, listy stają się reliktem przeszłości. E-faktury wysyłane na e-mail, czy też coraz chętniej wykorzystywane przez urzędy internet, stają się bolączką tej firmy. Do tego też dochodzi konkurencja ze strony InPostu i firm kurierskich. Jednym słowem, Poczta Polska nie ma teraz łatwo. Ewentualna współpraca z takim gigantem jak Amazon mogłaby być sporą kroplówką, która ożywiłaby tą firmę. Drugim aspektem, jaki przemawia za rychłym wejściem Amazona na polski rynek, jest zbliżający się okres wyprzedaży. Black Friday czy też okres świąteczny to najlepszy moment na wejście z wielką pompą na polski rynek internetowego handlu, który w tym akurat momencie jest rozgrzany do czerwoności. Do tego dochodzi ogólnoświatowy trend kupowania w internecie. Coraz więcej osób decyduje się na zakupy w sieci i procent ten z roku na rok będzie tylko wzrastał. Swoją cegiełkę dorzucił również sam lockdown, który jeszcze bardziej zachęcił ludzi do kupowania online. Jak widzicie, jest wiele aspektów przemawiających za starciem tych dwóch gigantów. Allegro szykuje się więc na bitwę i chce zgromadzić odpowiedni kapitał, który pomoże w walce o klienta. Swoją drogą warto wspomnieć o nie najlepszych praktykach największej strony internetowego handlu w Polsce w sieci. Coraz więcej osób skarży się na opłaty, a sam serwis wykosił część sprzedających samemu, stając się monopolistą na swoim serwisie. To sprawiło, że część osób szuka alternatywy od Allegro, a Amazon mógłby wykorzystać tą okazję. Z drugiej jednak strony niemiecka proteza serwisu nie przyjęła się w naszym kraju i ciężko stwierdzić, czy Amazon.pl podbije serca Polaków. W tym miejscu chciałbym jednak powiedzieć Wam o czarnym koniu tej całej rozgrywki. Jest nim serwis OLX, który po cichu i bez fanfarów zaczyna przejmować rozgoryczonych klientów Allegro. Jak to robi? Otóż do niedawna OLX był dość mocno oczerniany za to, że w bardzo łatwy sposób można było zostać tam oszukanym. I o dziwo, była to szczera prawda. Był to prawdziwy raj dla oszustów, którzy wystawiali przedmioty, których nie posiadali, i prosili o wpłatę pieniędzy na konto. Po wpłaceniu kasy, no cóż, kontakt się urywał.
tysiące osób zostało w ten sposób oszukanych. OLX jednak wpadł na pomysł zarazem prosty i genialny. Ostatnio miałem przyjemność korzystać z nowego rozwiązania. Mianowicie kupujący wpłaca pieniądze na konto OLX, portal generuje specjalną etykietę, którą sprzedający nakleja na przesyłkę. Dopiero kiedy kupujący odbierze swoją paczkę, OLX przelewa pieniądze sprzedającemu. W przeciwnym wypadku pieniądze wracają na konto kupującego. Kupujący jest więc bezpieczny. Mało tego, OLX wprowadził mega niskie opłaty za transport i w moim przypadku, kiedy zamawiałem buty do biegania, tak kochani, biegam i w przyszłym roku zaproszę Was na wspólny bieg na 10 km, ale o tym kiedy indziej. Wracając jednak do tematu, koszt transportu bucików do paczkomatu lub na Pocztę Polską wyniósł jedynie 10 zł. W związku z tym jest to bardzo tanio. Ponadto aukcje na OLX są wystawiane w wielu kategoriach za darmo i to przyciąga masę ludzi na ten serwis i daje kolejne punkty. Jeżeli OLX rozwinie ten system na inne działy, może nieoczekiwanie stać się drugą, lepszą wersją Allegro i zająć pierwsze miejsce przed zarówno Allegro, jak i Amazonem. Czy tak jednak się stanie? Czas pokaże. Możecie być jednak pewni, że w nadchodzących tygodniach w mediach będzie coraz głośniej o wielkich serwisach handlu internetowego. Na sam koniec tego wideo chciałbym zrobić mały test, który być może dostarczy nam pewnych ciekawych informacji o tym, jakie są nastroje społeczne. Pod tym wideo zostawcie krótki komentarz z nazwą serwisu, który Waszym zdaniem wygra tę walkę. Amazon, Allegro, a może OLX? Zobaczymy, kto zwycięży. Ponadto jestem niesamowicie ciekaw Waszej opinii na temat tego, co się aktualnie dzieje. Czy podzielacie moją opinię, a może macie całkiem odmienne zdanie? Komentarz będzie bardzo mile widziany. Jeżeli chcecie, abym tworzył więcej tego typu materiałów, również dajcie mi znać w sekcji komentarzy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.